Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj w ramach kultury wykluczenia, o wykluczeniu, a w zasadzie o takiej próbie inkluzji będę rozmawiała z Michałem Bomastykiem. Michał Bomastyk zajmuje się od lat bardzo szeroko rozumianymi wykluczeniami. Powiedziałabym, że ty jesteś taki filozof wykluczenia, bo przecież i feminizm, i ekofeminizm, i problemy ekoetyki to jest coś, co zgłębiasz na co dzień. Natomiast ja bym chciała, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, tej właśnie próbie i inkluzji. W zasadzie cała kultura wykluczenia jest też taką próbą nie tylko stawiania pytania o wykluczenia, ale też wychodzenia poza nie. I jedna z Twoich propozycji to jest ofiarność, to jest ta realizacja dla innego. Więc pierwsze pytanie jest, czym jest ta ofiarność, czym jest realizacja dla innego? Bo jesteśmy przyzwyczajeni, zwłaszcza współcześnie, do takiego dyskursu jednak bardzo egotycznego, że ja realizuję siebie, realizuję swoje potrzeby, gdzieś drugi jest raczej takim obiektem, który co najwyżej może mnie wspierać albo może być jakimś punktem wyjścia, no ale realizować się przez niego czy dla niego, to już jest dla nas o wiele trudniejsze, myślę. Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że musielibyśmy chyba rozgraniczyć tę ofiarę, jakby to pojęcie samo najpierw, bo my tak w naszej kulturze zachodnioeuropejskiej, też tej takim filtrowanej przez pryzmat tego, co patriarchalne, jakby mówimy o ofiarach w kontekście krzywdy. Tutaj o ofiarności myślę sobie bardziej w kategoriach takiej usługi, służebności raczej, tak? Służenia innemu czy drugiemu człowiekowi. I rzeczywiście ten egocentryzm, czy egoizm nawet, on oczywiście będzie nam towarzyszył i ja też jakby od niego nie stronię. To znaczy w filozofii, którą biorę tak, na tapetę, filozofii egzystencjalnej przez pryzmat rozumianej Sartre, Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir, widzę, że nie wystarczy tylko mówić właśnie o tym, że ja funkcjonuję, że jakby, że ja uprzedmiotawiam innego, czy inny uprzedmiotawia mnie, tylko jeszcze potrzeba takiego większego kontekstu w tym, którego wydaje mi się brakować i u Sartre, i u de Beauvoir. I teraz o co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, że jeśli mamy innego, czyli pojęcie kluczowe dla filozofii egzystencjalnej u Sartre, mamy innego, który jest drugim człowiekiem, jest innym, różnym ode mnie, I ten inny, i z jednej strony może tak, ja funkcjonuję jako podmiot, który jest autonomiczny, jako podmiot, który chce podkreślać swoje zdanie, jako podmiot, który chce być zawsze pierwszy i to jest normalne, bo no, ten egocentryzm w nas jest, tak? I jakby no, chcemy konstruować siebie, chcemy projektować siebie, realizować swój egzystencjalny projekt. A żeby to robić, to po prostu musimy no, swoje na wierzchu stawiać, tak kolokwialnie mówiąc. Ale z drugiej strony mamy tego innego. Jakby uświadamiamy sobie, że żyjemy pośród innych ludzi, że ci inni ludzie nas ograniczają. I tak naprawdę ta nasza autonomia no, jest ograniczona, ta nasza autonomia stoi w sprzeczności w jakiś sposób. My nie jesteśmy w stanie być tak autonomiczni, jak chcemy i tak realizować własny projekt, jak chcemy. I, bo są inni, którzy mi to utrudniają. I jakby u Sartra jest to jasne, tak? To znaczy mamy innego i ten inny, no na przykład, przepraszam, moje koty oczywiście mają teraz bitwę. Aheny. I jakby mamy tego innego, który utrudnia. Sartre podaje ten przykład dziurki od klucza, tak? Że inny patrzy na, w Bycie i Nicości o tym pisze, że inny patrzy na mnie przez dziurkę od klucza i ja jakby orientuję się, że tak się dzieje. I wówczas kompletnie muszę zmienić swoje nastawienie, ponieważ, znaczy może nie muszę w sumie, można było się na tym zastanowić, czy rzeczywiście muszę to nastawienie zmieniać. Ale generalnie jakby spojrzenie innego jest na tyle obezwładniające, że ja jakby od razu
No zmieniam, tak? Chcę jakby na nowo spojrzeć, na nowo się, jakby nową postawę przyjąć. Przy drzwiach zamkniętych w tej sztuce takiej, którą napisał Sartre, no wprost napisał, że piekło to inni. Tak wprost napisał, że patrzysz na mnie, że jakby jestem, jakby nie widzę tutaj luster, nie ma luster wokół nas, no i jesteś ty jako zwierciadło i jakby ja cały czy cała widzę się w tobie, tak? Jakby to wszystko powoduje, że jest jakby ja w tobie widzę siebie. To znaczy ty na mnie patrzysz i po prostu jakby we mnie powstaje takie napięcie i też taki bunt, że ty na mnie patrzysz, który mnie onieśmiela. I taki bunt, który sprawia, że ja no nie mogę tego egzystencjalnego projektu prowadzić, tak? Ale mam takie wrażenie, bo zresztą piszesz o Sartrze. Przepraszam, bo tutaj jest bitwa. Uciekajcie. Dobra, jestem. Ja tak będę czasami musiał, bo jestem, czasami takie akty są. Dobra, już nie przeszkadzam, przepraszam. Ciesz się, że zdrowe i że się biją. Okej. Piszesz o Sartrze, piszesz o Simone de Beauvoir, ale ja mam takie wrażenie, że ten inny, który na mnie patrzy, ten inny, który staje się właśnie tym takim okiem osądzającym, który feruje wyroki, który może mi zagrażać, zagraża w sposób taki bardzo niesymetryczny. To znaczy jest, wydaje mi się, taki podmiot, jak choćby podmiot męski, zwłaszcza w tej zmaskulinizowanej kulturze europejskiej, ale nie tylko, gdzie właśnie to spojrzenie innego może być odbite albo może być przyjęte jako podziw. Natomiast w przypadku kobiety spojrzenie innego będzie od razu stygmatyzujące, od razu może ją klasyfikować w takich kategoriach, w których ona się nie chce znaleźć. O tym przecież pisała Simone de Beauvoir, wskazując właśnie na to, że tu jest gdzieś takie cały czas formatowanie i przykrajanie niejako kobiety i tożsamości i osobowości do tego spojrzenia innego. No więc w tym sensie to spoglądanie przez tą dziurkę od klucza, to ten wzrok, który uprzedmiotawia, tu może działać mocniej. Więc znowuż pytanie, jak jest możliwa ta realizacja jednak przez drugiego, czy w imię drugiego, skoro mamy tu takie napięcie i mamy aż taką strukturę przemocy. Mhm. To znaczy, jakby u Sartra i u de Beauvoir ja kompletnie widzę różne inności. Ja widzę, że to nie jest ta sama inność. To znaczy, u Sartra jest jakby bardzo taka na poziomie ogólności, mam takie poczucie. Co prawda Sartre pisze o ugruntowaniu bytu, to znaczy o tym, że byt jest ugruntowany w świecie w jakiś sposób, bo funkcjonuje pośród innych ludzi, bo właśnie oddycha powietrzem. No Sartre nawet tak pisał, jestem tym, tym powietrzem, którym oddycham, mięsem, które jem, on tak pisał. Jakby to wszystko mnie wytwarza. I to byłoby to ugruntowanie tego bytu, wydaje mi się, ale u de Beauvoir jest coś więcej. U de Beauvoir jest usytuowanie tego bytu. Ja widzę taką różnicę, może to brzmi jak synonim w jakiś sposób, ale ja widzę tutaj właśnie ugruntowanie i usytuowanie jako dwie odmienne historie, bo usytuowanie jest kompletnie i z ciałem. Usytuowanie jest z płcią, z orientacją, ze statusem społecznym, ekonomicznym, w konkretnej rzeczywistości, konkretnej społeczno-kulturowej rzeczywistości, jakby to jest istotne. I tutaj to spojrzenie innego jest zupełnie inne. Bo u Sartra jest jakby tak, że jeżeli inny na mnie patrzy, to inny mnie uprzedmiotawia. U de Beauvoir też tak jest, to akurat jest podstawa i to tak musi być. Inny na mnie patrzy, inny mnie uprzedmiotawia, ale ja mam szansę uciekać do innego projektu jakby. Mogę spojrzeć na kolejnego innego i go uprzedmiotowić. Bo jakby u Sartra co jest istotne? Istotne jest to, że jeżeli ja patrzę na innego, to znaczy dzięki innemu jakby staje się tym bytem dla siebie, tak? To znaczy konstruuje własną podmiotowość, staje się tym bytem dla siebie, wychodzę z tego bycia w sobie, które jest tylko takim przedmiotowym byciem, do bycia autonomicznego, potrzebuję do tego innego, bez innego nie jestem w stanie tego zrobić i tutaj dochodzimy do tej transcendencji, tak? Czyli do działania, które zmienia przyszłość, do działania, które zmienia teraźniejszość, do działania, które zmienia świat, mnie, otoczenie i tak dalej. To jest ta transcendencja, a u de Beauvoir
jest to przekraczanie granic własnego człowieczeństwa i to jest to transcendowanie. I ja mogę transcendować dzięki innemu, ale jeżeli inny na mnie patrzy, to automatycznie mnie zniewala i tak naprawdę ten inny wtedy wrzuca mnie w immanencję. I de Beauvoir pisze o tym, że jest to egzystencjalna stagnacja. I rzeczywiście, jeżeli bierzemy sobie de Beauvoir wtedy jako przykład tych analiz, to widzimy, że ta inność jest trochę inna, że tak powiem, kolokwialnie, bo, czy enigmatycznie, bo u de Beauvoir wydaje się, że to właściwie tylko kobieta jest inna. To znaczy, że tylko kobieta jest, że jakby egzystencja kobiety wyczerpuje się w byciu inną. I ja nazywam to innością imersyjną. To znaczy imersja, czyli taki... Czyli totalne zanurzenie, totalne jakby pochłonięcie przez tą inność. Że jakby z tej inności nie można wyjść. I teraz jakby w tym kontekście, w przypadku kobiety, ta kobieta, będąc inną, jest wystawiona na spojrzenie tego, co męskie, ale tak naprawdę jest pozbawiona możliwości spojrzenia. Ona jest pozbawiona możliwości spojrzenia. I jeżeli i ta kobieta jako inna, imersyjnie inna, nie jest w stanie poza tę inność wyjść. Czyli ona nie może sobie spojrzeć jakby na innego, bo jakby w tej inności imersyjnej całkowicie jest, przez tą inność imersyjną całkowicie jest pochłonięta. I przez to też nie może transcendować. I ona wtedy mamy do czynienia z tą immanencją i de Beauvoir o tym pisze, że to jest egzystencjalna stagnacja. De Beauvoir o tym pisze, że kobiety są usytuowane w królestwie kobiecości, że jest to takie królestwo, które właściwie no, jest zniewoleniem kobiet. Tak? Tak się zastanawiam, bo gdy rozmawiamy, to właśnie kobiety i mężczyźni są na ulicach. Trwają protesty w obronie w zasadzie praw człowieka, ale hasłem wywoławczym jest prawo kobiety do rozporządzania swoim ciałem. Jak przyjrzeć się tym tłumom, jak przyjrzeć się właśnie następnym falom i feministek i różnych narracji feministycznych po Simone de Beauvoir, to pytanie, czy rzeczywiście ta imersja i to zamknięcie w Królestwie Kobiet jest nieodwołalne? Czy może coś się tutaj zmieniło? Czy może jednak kobiety zdołały wyjść z tego zamknięcia, stworzyć jakąś swoją narrację, która pozwala im choćby krzyczeć? Czy ja myślę sobie tak, oczywiście, że feminizm to pokazał, kobiety, i to się działo od pierwszej fali feminizmu, że kobiety odzyskiwały swój głos. I jakby tak, no, kobiety zawsze wychodziły i jakby chciały zawładnąć tą przestrzenią, wziąć ją dla siebie przestrzeń publiczną, co jest oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Chciały wyrazić swój sprzeciw, chciały być odpowiedzialne w tym sensie nie tylko moralnej odpowiedzialności, tylko w takim sensie, jak pisze Donna Haraway, responsibility, czyli tej zdolności do odpowiadania. Jakby to jest bardzo ważne, że my mamy tę zdolność do odpowiadania i czasami jesteśmy w tak komfortowej sytuacji, tak komfortowym położeniu, może i uprzywilejowanym położeniu, że nie zdajemy sobie sprawy, jak ważna jest ta zdolność do odpowiadania i że ta zdolność może być zabraniana. Nie tyle zabraniana, co odbierana, przepraszam, tak? I kobietom wydaje się, ta zdolność jest odbierana sukcesywnie od tego czasu, tego patriarchatu, że tak powiem. Tak? Dla de Beauvoir jest to brąz. Ale różnie może być, tak? Ale no jakby kobiety ciągle muszą walczyć o to, żeby móc odpowiadać i to jest bardzo niesprawiedliwe, bo jeżeli tracisz tą odpowiedzialność, tą zdolność do udzielania odpowiedzi, to nie jesteś, to nie możesz być inny, tak jak Sartre o tym pisał. Jakby nie możesz spojrzeć na innego i nie jesteś w stanie go uprzedmiotowić, bo ta relacja egzystencjalna rzeczywiście jest uprzedmiotawianiem się wzajemnym. Na takim poziomie, że ja cię uprzedmiotawiam i ty możesz uprzedmiotowić mnie. Więc w tym sensie w jakiś sposób w tej nierówności jest równa, paradoksalnie. Natomiast jeśli jest ta inność imersyjna, w której kobiety są, którą jakby kobiety przedstawiają, reprezentują, jak pisze de Beauvoir, to niestety jesteś uprzedmiotowiona, kobieta jest uprzedmiotowiona i już nie może uprzedmiotowić. I jakby w tym sensie ta relacja jest totalnie nierówna. I egzystencja
jest, tak jak pisze IDBWR i SART, jest ciągłym projektowaniem siebie, jest wykraczaniem w przyszłość, jest projektowaniem, transcendowaniem i tak dalej. I DBWR pisze wprost, jeśli jesteś uprzedmiotowiona, czyli jeżeli jest uprzedmiotowienie i nie dajesz temu sprzeciwu, to jesteś tchórzem, bo egzystencja jest pogonią za wolnością. Jeżeli byt rezygnuje z tej pogoni, to jest tchórzem. Jeżeli rezygnuje z pościgu za wolnością. I DBWR pisała wprost, że są kobiety, które wolą wygodne życie bez wychylania się. Że są kobiety, które wiodą egzystencję pasożytniczą. Tak pisała DBWR w drugiej płci. I to jakby dla niej jest oznaką tchórzostwa. Że jakby nie sytuuje się byt w pozycji transcendencji. Tylko jakby przyzwala na immanencję. Aha. Tak się zastanawiam, bo współcześnie zrobił się dosyć popularny ruch, dla mnie dziwny, trade wife, prawda, czyli to jest tutaj ten zbitek słów i chodzi o takie kultywowanie bycia tradycyjną żoną. To są kobiety, które deklarują, że właśnie spełniają się, będąc w domu, podporządkowane swojemu mężczyźnie, podporządkowane rytmowi dnia narzucanego im przez męża. Oczywiście tutaj dla nich dzieci i cała ta, prawda, struktura rodziny jest najważniejsza, ale właśnie, gdy pomyśleć o Simone de Beauvoir, prawda, i o tych jej rozważaniach, to ja nie wiem, czy tutaj nie wychodzi taka, może nie tyle tchórzostwo, co pewnego rodzaju bezradność kulturowa. Bo na ile to jest tchórzostwo, czyli taki strach, by podjąć swoją wolność i konstytuować siebie, brać za siebie odpowiedzialność, a na ile bezwolność kulturowa, czyli jednak tak silne, choćby w trakcie wychowania, nabyte wzorce tej słabej kobiecości, że już trudno je przełamać, czy trudno z nich wyjść. Być może te macki tego świata kobiety niektórych trzymają mocniej właśnie przez kulturowe uwarunkowania. Jak najbardziej, no ta matryca spójnych norm płciowych, o których pisała Judith Butler, nas wszystkich dotyczy. Tak, my wszyscy filtrujemy rzeczywistość przez tę matrycę, tak? Jakby i mężczyźni, i kobiety, tak? Więc jak najbardziej. Tyle, że ja osobiście uważam, że jeżeli kobieta tak realizuje swoją podmiotowość w ten sposób, znaczy gdy jest matką, żoną i gospodynią domową, to jak najbardziej, proszę, niech jest. Tak? Jeżeli to rzeczywiście ją satysfakcjonuje, to ja nie mam żadnego tutaj, nie jestem w moralnej pozycji, żeby mówić, że to jest złe, czy w ogóle nieodpowiednie, czy nieodpowiedzialne, tak? Ale w pewnym momencie wydaje się, że chodzi o to, że jeżeli kobieta dostrzega, że to jest przestrzeń egzystencjalna, czy nawet jakaś ontologiczna, powiedziałbym, która dusi tę kobietę, która jakby destabilizuje w pewnym sensie strukturę jej bytowości, jej bytu, tak? To znaczy, gdy dostrzega, że jest inna tylko i wyłącznie, znaczy jest pochłonięta przez jakąś po prostu stagnację, no to wtedy ma prawo powiedzieć dość, tak? Po prostu ma prawo powiedzieć dość i powiedzieć, że ona tego nie chce, a nie, że ona po prostu czuje się na tyle przywiązana do tego, że musi to robić. I jakby to jest pewien mit kobiecości, tak? Że kobiety mają czuć się dobrze po prostu w byciu matkami, żonami, gospodyniami domowymi. Jakby ten mit jest na tyle silny, że on rzeczywiście przez te kobiety przechodzi. A niestety, no, często kobiety nie mogą powiedzieć, że tego nie chcą. O tym pisała Betty Friedan, że to jest problem, który nie ma nazwy. Tak, w mistyce kobiecości. I jeszcze wiele innych też feministek. Więc oczywiście bardzo proszę, to jest jeden z możliwych wzorców tożsamościowych, możliwość konstytuowania siebie i projektowania siebie. Ale jeżeli jest to tak absorbujące, że aż stagnacyjne, no to wtedy kobieta powinna mieć możliwość powiedzenia nie. Ale generalnie ten mit tej gospodyni domowej, czy mit urody, mit jakiegoś tam piękna, cudowności bycia kobietą, bo takie mity, Monique Wittig tak, o tym micie pisała. Jakby one wszystkie są skonstruowane,
Jakby one absolutnie nie są naturalnymi, absolutnymi mitami dotyczącymi kobiet. To są mity, które są skonstruowane w modelu patriarchalnym po to, żeby ten patriarchat mógł funkcjonować. Bo to, że kobieta jest imersyjna, to nie dlatego, że jest kobietą, tylko dlatego, że została uczyniona taką. Jakby królestwo kobiecości funkcjonuje po to, żeby patriarchat mógł funkcjonować. Jeśli kobieta przestanie realizować ten wzorzec kobiecości podporządkowanej, przestanie funkcjonować w tym królestwie kobiecości i zacznie odzyskiwać swoje prawa do bycia inną w myśl Sartra, czyli do tego, żeby też uprzedmiotawiać, czyli żeby też po prostu nie być tylko, żeby brać odpowiedzialność za swoją egzystencję, brać udział w tym pościgu za wolnością, to patriarchat się rozpada. I my to dzisiaj widzimy na ulicach, ja mam takie wrażenie. I nie tylko bo kobiety, ale też bo mężczyźni protestują. I to też jest istotne, bo mężczyźni wyłamują się z tego wzorca męskości toksycznej i rozumieją, że nieuczestniczenie w tej inkluzywności kobiet i mężczyzn powoduje właśnie to, że oni tracą swą godność jako mężczyźni. Bo dostrzegają, że to jest toksyczne, w jaki sposób realizują swoją męskość. Więc w tym sensie wydaje mi się, że no, że jakby no, kobiety mają prawo mówić po prostu dość, tak? I mężczyźni również są po tej stronie odpowiedzialni za to, żeby im to ułatwiać po prostu. Wróćmy na chwileczkę jeszcze do tej ofiarności, bo no, to pojęcie i to zjawisko wydaje mi się bardzo interesujące. Bo w samej tej ofiarności, w tym pojęciu jest taka duża dwuznaczność, bo ofiarność związana gdzieś z ofiarą, z poświęceniem jest na granicy takiego wręcz wypierania się siebie, by realizować cele czy realizować jakąś pomoc i dla innej osoby, czy innej osoby. W związku z tym ofiarności może być taki element też jakiegoś poddaństwa, podporządkowania się, prawda? Zrobię wszystko, żeby właśnie pomóc. Z drugiej strony, tak jak pokazał Emmanuel Levinas, w zasadzie, żeby być osobą, która pomaga, czyli by być tą ofiarnością taką spełnioną, to my musimy być silną osobowością. Słaby człowiek nie jest w stanie pomóc, więc ofiarność wymaga pewnej siły i psychicznej, czy takiej samoświadomości. Ale cały czas jest tutaj gdzieś dwuznaczność. Czy nie uważasz, że cały czas w tym pojęciu kryje się to niebezpieczeństwo, że jednak będziemy popadać w jakąś albo słabość, albo właśnie poddanie? Poddanie nie chciałbym, żebyśmy popadali, ale w słabość bardzo bym chciał. To znaczy, nie chcemy być poddani, nikt tego nie chce, ale wydaje mi się, że musimy zauważyć, że jesteśmy słabi. I chyba to jest ten klucz do tej ofiarności. Nie chcemy być ofiarami, a niestety w tej inności imersyjnej wydaje się, że konstruujemy ofiarę dla mężczyzny, tak, żeby mężczyzna mógł się konstytuować, żeby to, co męskie może, tak, żebyśmy też nie mówili o tym, że mężczyźni, bo mężczyźni też są w jakiś sposób ofiarami tego patriarchatu, tak, są uprzywilejowani, ale są ofiarami, bo są chociażby konstruowani przez toksyczną męskość, tak, ale no jakby te kobiety, kobieta jest inna, żeby patriarchat mógł funkcjonować, żeby to, co męskie, mogło w jakiś sposób no, konstytuować się, być to hegemoniczną męskością, tak? Żeby mężczyzna mógł otrzymać przywileje społeczne, to ktoś musi je utracić. No i niestety w tych wzorcach płciowych, no to, co męskie, jest no, wyżej niż to, co kobiece. To, co kobiece, jest usytuowane i kontrolowane w królestwie kobiecości. Więc jakby to jest to poddaństwo w jakiś sposób. I to jest ta ofiara. Ofiara z kobiet, tak? Ofiara z tego, co kobiece. Natomiast słabość wydaje mi się, że jest potrzebna wszystkim, a zwłaszcza może mężczyznom. Jakby w tej ofiarności, o której ja mówię, o której chcę myśleć, myślę o niej w taki sposób, że to jest dostrzeganie potrzeb innego. I jakby zrozumienie, że ja jestem również, że ja również mogę doświadczyć uprzedmiotowienia. I w tym sensie ta słabość. Bo Sartre pisał,
tylko wydaje mi się, że w jakiś sposób tego nie wyegzekwował ostatecznie. W egzystencjalizm jest humanizmem, pisał, że wybierając, wybierając siebie, wybieram drugiego człowieka, tak? Więc jakby ten drugi człowiek zawsze musi być. Że jeżeli ja chcę być bytem dla siebie, to muszę ponosić odpowiedzialność za siebie i za cały świat. Więc tak naprawdę muszę ponosić odpowiedzialność za innego. Jeśli nie włączę, ja tak sobie to rozumiem. Jeżeli inny nie stanie się w jakiś sposób, nie zostanie włączony w obszar mojej moralności, to ja tak naprawdę nie jestem w stanie być dla innego. Tak? Nie jestem w stanie być dla innego, jeżeli ja nie w jakiś sposób poświęca się do tego innego. W tym sensie, że ja uprzedmiotawiam innego, ale on też uprzedmiotowi ostatecznie mnie. I w tym sensie słabość. Judith Butler pisze o kohabitacji ciał, tak? Pisze o pewnej wrażliwości. Pisze o tym, że wszyscy jesteśmy w jakiś sposób może nie tyle połączeni, co mówimy o pewnej kruchości, że jesteśmy wystawieni na krzywdę. Że możemy doświadczyć jakiegoś cierpienia, wykluczenia i że to dotyczy właściwie nas wszystkich, a nie tylko tych, którymi czynimy sobie innych, tak? Czyli tych poddanych sobie. I w tym sensie słabość jest pozytywna. Znaczy, oby więcej takich słabości, wydaje mi się. Jeżeli jesteśmy słabi, to tak naprawdę odkrywamy, że możemy wziąć odpowiedzialność za tego innego. Znaczy, o tyle, że będziemy w stanie zrozumieć, że budowanie tej inkluzywności, modelu społeczeństwa inkluzywnego polega na tym, żeby wszyscy mieli taki sam możliwość posiadania tego ontologicznego statusu innego z tej małej litery, czyli nie tego innego imersyjnego. Bo jeżeli zaczynamy tworzyć te inności imersyjne, gdzieś konstruować innego lub nawet obcego, tak, bo to też jest znaczące, no to wtedy no nie mówimy o inkluzywności, tak? Bo jakby tworzymy pewne od razu asymetryczne relacje. Butler co prawda powiedziała, że nie jest możliwe utworzenie pełnej inkluzji. I trochę się z nią zgadzam, ale w tym sensie, że jakby zawsze, gdy mówimy o inkluzji, to musimy mówić o ekskluzji. Jakby zawsze pojawi się jakiś moment wykluczenia, element wykluczenia. Tak to widzę, że jeśli nawet bazując na tym, co się dzieje w sprawie aborcji. Ktoś musi doświadczyć, musi ustąpić tutaj w tym przypadku, musi ustąpić i stwierdzić, że daje możliwość zabierania odpowiedzialnego głosu kobietom, tak? Wyrażania ich woli i tak dalej. I w tym sensie część doświadczy wykluczenia, utraci jakieś swoich przywileje, utraci swoje przywileje. W tym sensie to będzie wykluczenie. Więc jakby, gdy chcemy mówić o inkluzywności, to musimy mieć na uwadze, że część musi okazać słabość. I w tym sensie ta słabość jest jakąś drogą do tego wyzwolenia, do tej inkluzywności. Jeżeli nie okażemy tej słabości, jeżeli nie będziemy dla innego, tak, no to wtedy wydaje mi się, że nie będziemy mogli mówić o społeczeństwie inkluzywnym. Ale to nam bardzo piękna wyszła konkluzja, bo ta słabość wydaje mi się stała się taką siłą, bo ja wręcz mogę dążyć do tego, żeby osłabić siebie właśnie w imię relacji czy w imię możliwości dostrzeżenia drugiego człowieka. Może dlatego rzeczywiście w tej chwili kobiety nie walczą same, jak popatrzeć na ten tłum na ulicy, który nas otacza już od paru dobrych dni, to jest tłum, gdzie tak naprawdę są wszyscy, jesteśmy tam wszyscy. Podejrzewam, nie tylko binarni, nie tylko, prawda, złapani jeszcze w te nieszczęsne matryce. No, dziękuję ci bardzo.